Okej, siema, zaczynamy pierwszy mini trening BD. Rozrywka. Mini bendy. Budzimy pośladek. Przechodzimy do opadu głowia. Jadę kola. Po 6-7 powtórzeń na stronę. Obydwa. Ta sama ilość. Powtórzę. Ok. Znowu wracamy do opadu. Przechodzimy do koordynacji. 6 zadań. Wykonujecie 30 sekund z przerwą 30 sekund. Pokazuję krótko 6 zadań. Pierwsze w skipie front back, przód tył. Pracujemy przez 30 sekund. Ok, zadanie 2. Jump, przód tył. 30 sekund. Zadanie trzecie. Waving ręce, front back, przód tył. Zadanie 4. 3 razy skip. Raz, dwa, trzy. I z prom. 3, 2, 1. Odkurczony. Zadanie 5. Jumpy na 3 i skład. Raz, dwa, trzy. Przysiad. 3, 2, 1. Przysiad. Ostatnie zadanie ze środka drabinki od lewej do prawej. Skip. 6 zadań koordynacyjnych i przechodzimy do mobilności. Ok, mobilność, stabilność, świat, push-up od 5
do 1. Pokażemy tylko wersję podstawową, łatwiejszą. Każdy dla siebie. Wersja podstawowa. 5 razy. Wersja łatwiejsza. Prawe lewe kolano w dół, biodra w jednej linii. Od 5 do 1. Później druga seria. Od 1 w dół i to wszystko. 4 ćwiczenia mobilizacyjne. I ruszamy. 1. Prawa noga do przodu. 5 razy na stronę. Prawa. 5 razy lewa. Następnie 2 razy push-up. 5 razy hindu. 3 razy push-up. Hindyc. Powtarzamy 5. 4 push-upy. 5, prawa na zewnątrz, lipek, stretch, 5 prawa, 5 lewa, 5 razy push up, 3 razy w górę, 3 i w dół, 2, 1. Pierwsza sekwencja lower body. Mamy dwie serie. W pierwszej serii dwie kombinacje. Rozliczenie 35 na 30. Powtarzacie razy 3. Pierwsza część. Przysiad. 30 sekund pracy. Chwilę odpoczynku. I przechodzimy do klocki. Jak najkrótszy kontakt. Stopy z podłożem. Ten zestaw powtarzamy razy 3. Druga seria, w miarę możliwości potrzebujemy power band i obciążenie. Najlepiej ketla. Jeżeli nie mamy ketla pod ręką, zamieniamy na cokolwiek innego. Dwie butelki, trzy z wodą. Coś, co wzmocni nasze mięśnie. Guma cross, goblet squat. Z przodu obciążenie i też w rozliczeniu 35 na 30. Wolno w dół. 30 sekund, po 30 sekundach ściągamy sprzęt i jedziemy. Ten zestaw powtarzamy razy 3. Przechodzimy do upper body, triceps, deep przed nami. Potrzebujemy podwyższenie i ciężar własnego ciała. 3 serie po 40 sekund, odpoczywamy około 20 sekund. Powtarzamy to razy 2. Pierwsze zadanie, triceps lift, obydwie nogi na ziemi, ściągnięte łopatki, proste plecy, wolno w dół, z zatrzymaniem i w górę. Zadanie 2, prawa noga uniesiona, w trzeci zamieniamy nogę. W wersji łatwiejszej zaczynamy od ugiętych nóg w kolana. To powtarzamy 3 razy. Pierwsza seria, 2 minuty przerwy. 3 razy w drugiej serii. Sekwencja core. Po raz kolejny 3 zadania. Zaczynamy każde z nich od spięcia izometrycznego w pozycji hollow body. 30 sekund pracy. Zamarzamy. To pierwsze ćwiczenie się nie zmienia. Każde z tych ćwiczeń łączymy z mountain climber, dłonie pod barkami, ściągnięte łopatki, proste plecy. I teraz nakładamy pracę, mijając linię bioder kolanami. Zadanie drugim. Dokładamy rotację diagonal mountain, pozycja wyjściowa, dłonie pod barkami. Prawe kolano, lewy łokieć i na zmianę. OK. Zadanie trzecie. Diamond mountain. Zmniejszamy punkt oparcia. I to wszystko łączymy z hollow body. 3 powtórzenia, 2 serie, 35 na 30. Koniec.